wiesz. Wpłynęło takie pismo do zarządu koła. Zarząd koła Myśliwskiego, no trochę Myśliwskiego, Łowieckiego, numer 39 Miśpolski, wniosek. My myśliwi niżej podpisani składamy wniosek o wstawienie do porządku obrad na najbliższym walnym zgromadzeniu członków koła punktu o wykluczeniu kolegi Stanisława Pawluka z szeregów naszego koła i poddaniu tego wniosku pod głosowanie. Uzasadnienie. Kolega Stanisław Pawluk od kilku lat jest skłócony z wieloma kolegami, nie bierze czynnego udziału w życiu koła. Jest konfliktowy nie tylko w stosunku do kolegów, ale także miał zatargi z rolnikami, nie uczestniczy w wybraniach walnego zgromadzenia koła, nie wnosi żadnych wniosków i propozycji do uchwał. Wszystkie uchwały walnego zgromadzenia zaskarżył do zarządu okręgowego. Jest do tego stopnia zawzięty w stosunku do kolegów, że wielu z nich podejrzewa i oskarża niesłusznie, a niektóre sprawy skierował do prokuratury i policji. Wyszukuje w sądach sprawy prywatne i szuka tzw. haków na myśliwych, co nie ma związku z myśliwcem i dobrze pojętym koleżeństwem. Zarząd koła zarzuca nieuzasadnieniem pismami, bo wszędzie doszukuje się nieprawidłowości. W kole panuje zła atmosfera, a na zewnątrz jesteśmy źle postrzegani w społeczeństwie z uwagi na powyższe działania kolegi Pawluka. Argumenty. Konflikt z gospodarzem Oksana Stawach-Kosisz. Bójka z rolnikiem w miejscowości Firly. 3. Powiadomienie policji, oczernianie kolegów o zabicie 6 dzików w łowisku żurawie bagna, a w konsekwencji okazało się, że były to świnie. 4. Skierowanie sprawy na myśliwych do policji i prokuratora o przywłaszczenie mieniu Skarbu Państwa, tzw. martwego dzika z wypadku, który został znaleziony na poboczu SOS. 5. Zaskarżanie wszystkich uchwał wolnego zgromadzenia zarządu okręgowego, nie będąc na tym zebraniu i nie wnosząc swoich wniosków ani poprawek. 6. Konflikty z kolegami na polowaniach zbiorowych indywidualnych. 7. Straszenie kolegów myśliwych sądami, pozwami i tym podobnymi sprawami. 8. Brak współpracy z kolegami, brak czynnego udziału w życiu koła, nie uczestniczy w zebraniach i polowaniach, jest niekoleżeński z większością kolegów w konflikcie. Członkostwo w kole jest dobrowolne i funkcjonuje na zasadach współpracy wzajemnej i dobrze pojętego koleżeństwa powinno być, a także by współpracować z rolnikami i lokalną ludnością. Dlatego też brak jest miejsca dla osoby, która stwarza pozory prawego myśliwego, a w konsekwencji tworzy konflikty i przynosi zły wizerunek środowisku myśliwych, a także całemu Polskiemu Związkowi Łowieckiego wśród lokalnej ludności. W związku z powyższym argumentami wnosimy o wykluczenie kolegi Stanisława Pawluka z naszego koła. Dasz Bur, załączenie lista członków koła z podpisem. Ilu podpisało? 21. Mogę zobaczyć? Dobrze. Ale tą listę chciałem zobaczyć. A listy to nie mamy obowiązku pokazywać. Nie? Nie. No to po co ja tu przyszedłem? No nie wiem, myśmy to przeczytali. Jeżeli zarząd coś mówi, to inne tylko tak jest. Ja chcę zobaczyć tą listę. To jest 21. Bardzo proszę. Nie. Jest 21 myśliwych podpisanych. A co to jest? Tajne? Tajne, ale po co na przykład potem mają być jakieś tajne? Konflikty i znowu jak będzie potrzeba, robione. Pokażemy to. Tajne? Nie jest tajne. Ochrona danych osobowych. Dobrze. Co? Jakie ochrona danych osobowych? No nie wiem. No. Jakie? No to jak nie wiem, to nie mówię. Jakich danych osobowych? Ktoś w mojej sprawie napisał. To co to są? Nie oddzięczam dla nich. My z tego tytułu chcemy ich sami. Nie ma życia anonimowego w zrzeszeniu, demokratycznym podobno, i jeśli ktoś podpisał, ma do mnie zastrzeżenia, to ja chcę wiedzieć kto i jakie. Cześć, no to jest Milan, dzień dobry. Zastrzeżenia są napisane. Nie, listę ja chcę wiedzieć kto. Listę żeśmy pokazali. Nie, ja nie widziałem listy. Coś mi tam mignęło z daleka. Zamkniemy, tylko te zostały. Proszę o pokazanie tej listy. Skąd ja mogę wiedzieć, że tam rzeczywiście były złożone jakieś podpisy? Są podpisy złożone. Ja nie wiem o tym. My prosimy o ustosunkowanie ja nie wiem o tym. Się do tego.
Tylko więcej nic. Nie, no to kochani, do tego to ja się nie ustosunkuję w dniu dzisiejszym z prostego powodu. Jadąc tutaj i mając w dokumencie napisane, że pismo jakieś w mojej sprawie wpłynęło, to ja się spodziewałem, że na przykład koledzy, zauważywszy wielkie, że tak powiem, draństwo, jakie zarząd koła wyczyniał z moim synem przez 6 lat, ruszyło ich sumienie i napisali do zarządu jakiś protest na przykład. Myślałem, że koledzy są zbulwersowani tym, że ja, wpompowawszy tutaj 8 tysięcy na dzień dobry, nie licząc wpisowego, w postaci gwoździ do sztandaru, dyplomów, medali dla każdego myśliwego, odznaki metalowej w brązie dla każdego myśliwego, kubków jakichś tam pamiątkowych i innych, że koledzy widząc, że na przykład dużo młodsi stażem są odznaczani, to na przykład chcieli wystąpić o odznaczenie dla mnie. Natomiast jakieś wirtualne, powiedzmy sobie tam, coś tam popisane, to ja powiem szczerze, ja muszę ustalić najpierw, jaki to konflikt i z jakim rolnikiem i o jakiego psa gdzieś tam miałem, bo ja nic takiego nie pamiętam. No, o jednym się to ja sam dokładnie. I nic takiego nie pamiętam. Którego kolega psa strzelił. Odzwonię zaraz. Służbowego mnie na magazynach, rybak mu mówił, żeby doszczelił go, to powiedział, że i sam zejdzie. I było takie zdarzenie? Parę lat temu. Na grobli. Nie, no ja na grobli żadnego psa nie zastrzeliłem. Na magazynach. Na żadnych magazynach żadnego psa nie zastrzelałem. Taki konflikt to, proszę, był zgłoszony i to tego nie pokazywałem nikomu. To nie, to będziemy musieli to wykazać. I ten człowiek będzie musiał to w oczy powiedzieć, nie wiem czy tylko w jedne. W każdym razie ja muszę sobie to jak gdyby przypomnieć, zobaczyć i wtedy proszę wyznaczyć mi termin, zajmę stanowisko. Znaczy tutaj są napisane wszystkie nie, do tego nie, tu argumenty i do tego byśmy prosili, żeby się kolega ustosunkował. Nie, w dniu dzisiejszym się nie ustosunkuję, ponieważ taka postawa drugiej strony, ja kolegę po prostu, Pawluka, jeżeli on tu wszystko wypomina, przywołałem go do koła na własną odpowiedzialność osobiście. Niedemokratycznie? No, znaczy za moim poleceniem był kolega do koła przyjęty. Ja nie wiem, co się z kolegą Stanisławem stało. Jestem cały czas, nawet na wyborach. Jak były do okręgowej rady... Przepraszam, czy ja muszę wysłuchiwać jakichś rad? Nie, to nie jest rada. A ja muszę tego wysłuchiwać o synu? Ja tylko mówię, do czego byłem przygotowany treścią tego pisma. Przepraszam. Bo pismo nic tu nie mówiło o jakiejś intrydze zorganizowanej, mówiąc krótko. Poproszę o nowy termin, bo mnie to zaskoczyło. Byłem zupełnie na co innego przygotowany i w związku z tym proszę wyznaczyć drugi termin. Jeśli będę po nie przygotowany, się ustosunkuję. Natomiast to w ten sposób, jeszcze do tego utajnia się przede mną rzekomą listę osób, które jakiś... rzekomą listę osób, to nie które... jest rzekoma. Nie, to jest rzekoma. Nie ma w Rzeszeniu tajnego życia anonimowego. To się skończyło. Nie, to jest anonim. Ja nie widzę nikogo, kto tam podpisał. Ale pismo jest przez zarząd, że są takie zarządy. Nie, ja wiem, że to jest anonim. I tyle. Bo ja nie widzę tam żadnego podpisu. A to, co ktoś z odległości macha jakąś białą kartką, jak ten prezydent, co przyjechał i czytał, że przywiozłem wam pokój, jak za tydzień była wojna. Ci ludzie to potwierdzą, jeśli będzie trzeba. Ja nie wiem, czy potwierdzą, czy nie. Ja wiem, że odczytano mi anonim. Koniec, kropka. To dla mnie? No i proszę, dostałem anonim. No nie anonim? No jest tu podpis? Nie. Czy jest to coś do mnie? W związku z tym? No kiedy ten termin trzeba wyznaczyć? Nie wiem. Ja nie rządzę, zarząd rządzi. No, proszę sobie ten. Dzisiaj wyznaczyć i umówić. Nie mam kalendarza. Wyznaczcie, nie będzie mi pasował, będę monitował i uzasadniał dlaczego.
Nieco dzisiaj najlepiej na zebraniu. Nie mam terminarza przy sobie. Ja jestem wbrew pozorom człowiekiem prosto zapraszona. No to znaczy, już wiemy. No to jak wiemy, to ja już nie muszę, kurde, przekonywać, że tak jest. Wiemy, popieramy. No to dobrze. Czy coś jeszcze? No nie wiem, za 2 tygodnie. Powiadam raz jeszcze. Ja nie mogę na konkretny dzień dzisiaj. Tam dzisiaj też musiałem pewne rzeczy przerzucić, żeby nie zawieść oczekiwań kolegów. I jeszcze kolegów. No, który się ciąga po prokuratorach, sądach i to nazywasz kolegami? Kto wie? No właśnie, takich ludzi... To jest koleżeństwo? No właśnie, to jest koleżeństwo. Kaziu, ty najmniej tu masz do powiedzenia tak między nami. Najmniej. Pamiętasz, jak reakcję prezesa przepraszałeś mnie, bo ledwie dookoła przyszedłem, już szyłeś mi buty. Nie pamiętasz tego? Pamiętam w Czemiernikach? To, ponieważ opinia już taka była. Taka była, ale ty twierdziłeś, że ty na oczy widziałeś anonimy. A ja w życiu ani jednego anonimu nie napisałem. Ja jeśli coś piszę, to w górnym lewym rogu jest moje imię i nazwisko. I za słowa biorę odpowiedzialności. A ty już w kole szyłeś mi buty, że ja anonimy pisałem. Przeprosiłeś, powiedziałem dobrze. Po pewnym czasie ruszyłeś znowu. Z czym? No z czym? No to cóż, jak będziecie gotowi, to bardzo proszę o termin. Dziękuję bardzo. My gotowi jesteśmy. Wyśnąłeś i... Do widzenia, do zobaczenia. Musimy wypełnić wolę ludu. To wolę ludu to wyście inspirowali, w związku z tym wypełniali. Do widzenia. Dzień dobry. Można? No dobra, co tu mamy? Daj mi to, bo ja dziękuję do tych więcej nic nie mamy. Odnośnie tych, bo to będziemy... Mogę zobaczyć protokół z posiedzeń zarządu? Z których? No od tego momentu, kiedy ja byłem obecny, powiedzmy. Nie rozumiem, nie bardzo rozumiem, co chodzi. O protokoły posiedzeń zarządu. Chciałbym dokonać wglądu. Wolno czy nie? Wolno. No dobrze. Zagadnę nie ma. To poproszę. Ksero niektórych stron mogę prosić? Nie. Nie. To jest do wglądu. Nie dopisałem. Nie będę czytał tu, to poczytam gdzie indziej, co mi za różnica. Ale dla nas jest różnica. Dobrze. A propos odstrzałów, ponieważ tu parę razy byłem zgodnie z tą uchwałą, a nie było możliwości oddania i zwrócenia, to może dzisiaj przy okazji, dobrze? Tu opisałem, że nie wykorzystałem. Bo tam w uchwale jest, że w siedzibie koła tutaj będą wydawane, to myślałem, że i tu będą przyjmowane. Nie no, poprzednim razem dostawałeś w Lublinie, ci zawoziłem, także też nie dostawałeś tu w siedzibie. Umówiliśmy się, bo dzwoniłeś. Taka była wola, nie ma problemu. Umówiliśmy się, ja jechałem do Lublina. Też nie dostawałeś w siedzibie. No tak, ale w uchwale jestem, więc nie miałem śmiałości prosić, żeby łowczy przyjechał do Lublina po odstrzały. Byłoby to chyba nieeleganckie z mojej strony. I łowczy po odstrzały? Nie. No bo ja ci woziłem, nie? Bo jechałem do Lublina, czy mówiliśmy... Ale mówimy o oddaniu odstrzału. Oj, tyle się poczty wysyła i poczty. Dobra, czekaj, ja zobaczę, bo tutaj mamy sprawy. Dobra, odstrzały już mam. To poprzedni sezon. Słuchaj, kolego Stanisławie, jesteś na liście, nierozliczony coś jesteś w sprawach finansowych. Nie, no. To niestety... To nie, to źle. Nie ma, Iza nie ma. Iza by nie płaciła w ogóle składki. Iza nie płaciła. Aha, tak. A ten coś jest rozliczony. Stanisław jest rozliczony, bo no to dobra. Bo on no to w takim razie pieniądze, może to jest rozliczony, bo on tam kupił jakąś książkę, tak? Nie, dam ten i resztę uzupełniłem pieniędzmi. Tak, nie. To tam jest to jest nie ten. Kupił książkę i później resztę. Ale tutaj co byłem, to mi to pismo przedstawiono, to gdzie to jest ten protokół? W ogóle jakoś nie widzę. Zaraz ci wypiszę.
jest tylko, że wysłać. Ja może daję ramek pisaka, co? To ja na samochodzie zostawiłem. Nie ma tego w ogóle, co ja byłem. No ale to odnoszę wrażenie, że przyjechałeś nas kontrolować, a nie... Ja nie przyjechałem... A nie zreferować, nie odnieść się do... Kaziu, twoje wrażenia to mnie nie interesują. Mam prawo wglądu, byłem na zebraniu zarządu posiedzenia i stwierdzam, że nie jest to tutaj zaprotokołowane. Tyle. I proszę o pokazanie mi tylko tego protokołu, gdzie byłem na tym zebraniu, no. Bo przecież byłem chyba wzywany i tu byłem, nie? A to kiedy to było? No kiedyś mi się ostatnio tu widzieli. Też mi się widzieli. No. I stwierdzam, że nie ma tam, chciałem tylko to popatrzeć, to zaraz kurde to jakieś to nie było. Pretensje. Ma, to był luty albo marzec. No, był luty albo marzec. Zaraz byś tu było. To okazuje się, stycznia, przyjęcie wniosku od członków koła dotyczące wykluczenia z koła Stanisława Pawluka, decyzją zarządu wysłać zaproszenie do pana Pawluka w celu stosunkowym. To mnie tu nie było. To mnie nie było na to wysłanie. Jak któryś też obwód odszedł? No powiedzmy na razie na żaden, bo to się mam tak szybko rozliczać. Do walnego będę palował. Ale nie, wpisać ci na któryś odstrzał? Na któryś nie, obóz? Dziękuję, nie? Na razie nie. Jak się No może oczywiście. Czyli z treścią tego, co tu byłem, nie mogę się zapoznać, bo tego protokołu nie ma, tak? To jest kolejne, to już tamtego... No nie ma, dobra, mniejsza z tym, szkoda czasu. No. Nie ma, to nie ma. No to było gdzieś na 16 luty na godzinę. Tu jest to zaprotokołowane, żeby tu poprosić kolegę. No. Natomiast tu już. 16? Tak. Nie mam tego protokołu. No, to nie ma, no. Jak nie ma, to nie ma. Na brudno. Na brudno mnie nie interesuje. Tu jest książka i tu są protokoły. No, nie ma protokołu i tyle, no. No dobrze, dobra, ale wracajmy do rzeczy. To... No, tak, słucham. Wniosek jest. Znaczy my słuchamy, bo wniosek jest, kolega wniosek dostał. Nie, ja nie dostałem żadnego dokumentu, nie traktuję tego jako dokument, to jest bez stempel, bez pieczątek, a poza tym to. Ale kto to miał stemplować? Ja nie wiem. To zarząd... To nie jest dokument. To jest świstek papieru. Nie będziemy dyskutować na ten temat, ja mówię to, co ja mam oświadczać, a nie to, co... Tutaj koledzy myśliwi nie mają żadnych pieczątek i nie mogą niczego firmować. Mnie to nie interesuje. Żeby to zarząd robił, to zarząd... Mnie to nie interesuje. To ja mam oświadczać, więc oświadczam. To, co mi wręczono, jest zwykłym świstkiem papieru, który można, kurde, znaleźć na każdym śmietniku. Tam nie ma żadnych podpisów, o których się mówi. Mówiąc krótko, to jest nic nieznaczący dokument. Nawet nie jest dokumentem, niestety. I kwestia teraz tam jakichś tych zarzutów. Są to bzdury wymyślone, wyssane z palca. Chwileczkę, ja oświadczam. Wyssane z palca, naiwne, nie poparte żadnymi dowodami. Jedyne, co mi się kojarzy po rozpoznaniu tego wydruku komputerowego, bo nie dokumentu, to sytuacja, kiedy facet chciał mi okraść samochód i później napisał skargę, bo była tam jakaś drobna scena. W związku z tym, że jest tam napisane, że ja tam kogoś pobiłem i tak dalej, złożyłem doniesienie do prokuratury o tym, że Pawluk w dniu takim i takim pobił rolnika. Przeprowadzono śledztwo, zakończone umorzeniem. Ze śledztwa wynika tylko jedno, że rolnik napisał skargę do koła, zbulwersowany tym, że myśliwy
jak pisze, Roman działa, oddał strzał w jego kierunku, a następnie go zwymyślał. Tyle wynika z akt tego postępowania prokuratorskiego. I tyle. I jeżeli, powiedzmy, te wszystkie zarzuty, powiedzmy, mają, intryganckie zresztą, mają służyć do wykluczenia mnie z koła, to ja mam tyle do powiedzenia i czekam na to walne. To teraz znaczy w tym piśmie to ja jestem oskarżony, prawda? Którym? No to jak mówię, że ja oddałem strzał w jego kierunku i jak ja go tylko mówię. Sentencja taka była. Ja nie, tylko no, mówię. Ale, no teraz, nie, ale mówię o sentencji. Ale, no dobrze, no, ale, to, ale umorzone to wszystko. No ale z tego wynika, ja że, tylko że mówię, ja jestem oskarżony. Byłem. Przez tego rolnika, tak? Tak wynika. Z akt tych ze śledztwa z tego. Ja mam na to świadka, że myśmy strzelali... Mnie nie interesuje, Romek, co ty masz i o co tam chodzi. Ja tylko mówię, że w momencie, kiedy tu koledzy łaskawie postawili mi zarzut, to ja sam na siebie dopisałem donos do prokuratury, bo jako uczciwy człowiek nie mogę chodzić po wolności, bijąc ludzi. Mam papiery na to, że nic takiego nie ma miejsca, nikt za to nie ma prawa mnie ścigać i koniec. No tośmy to zapisali. I tyle. No przecież my też nie mamy pretensji. My tylko chcemy po prostu wyjaśnienia i więcej co. Po co się mamy buksować? Ale ja się nie buksuję. Nie, no ale ja też się nie buksuję. Ja się nie buksuję, ja tylko mówię. Nie, ale ja też mówię, no udzielił kolega wyjaśnienia. I już. My tego nie negujemy, ja na przykład osobiście jako prezes koła, chociaż nielegalny, no ale tego nie neguję. Trzeba robić tak, żeby być legalnym. Przepisy są, żeby kurde je przestrzegać. Oj. A nie tylko, tylko u kogoś szukać. Tylko, że po co to człowiekowi... 6 lat tego. Czy to wszystko już koledzy ode mnie? To znaczy, to jest tylko odnośnie tych 4 punktów, to jest tylko jedno to. Co? To znaczy, jakich 4? No ja tam nie wiem, nie, jakie są tam punkty. Tam nie, są bzdury, no to... których ja zupełnie nie kojarzę i w związku z tym nie będę się na ten temat ustosunkowywał. Jedyną sprawą, którą mówię... Uwiadomienie policji, odczerwienie kolegów o zabicie 6 dzików. No, to są artykuły wydrukowane. To były to świnie. To znaczy, to były największe świnie podłożone kolegowi, koledze redaktorowi, z tego wygląda. Ale to fakt miał miejsce. Nieprawidłowe dane były... Panie prezesie! Zaraz, ale kolego, nieprawidłowe... Ja nie skończyłem. Na przykład, no ale to ja mam oświadczać, a nie znaczy, prezes. Nie, ale ja muszę skończyć. Nie, chwileczkę. W statucie jest, że ja mam złożyć oświadczenie. Chcecie wysłuchać mojego oświadczenia? Tyle nie, miałem ale, do oświadczenia. Nie, ale nic więcej nie mam do oświadczenia. To na przykład o tych, jeśli powiadam raz jeszcze. Zabicie 6 dzików. Skąd się znalazły kule na internecie zgrzybkowane? To jest moja sprawa, a nie koła. Moja działalność publicystyczna jest moją sprawą. Natomiast to prezes stawiał skrzynkę wódki za znalezienie winnego, który te dziki zastrzelił. A w tym towarzystwie są osoby, którym bardzo zależało na zainteresowanie się tą sprawą i jej naświetlenie. Aha. Co jeszcze? Bardzo fajnie. Tutaj później jest przywłaszczenie martwego dzika z wypadku. Skierowanie sprawy do policji i prokuratury o przywłaszczenie mienia Skarbu Państwa to jest martwego dzika z wypadku, który został znaleziony na poboczu. Jeżeli mi w tej sprawie ktokolwiek jest w stanie postawić jakikolwiek zarzut, życzę mu szerokiej drogi. Ale to wszystko. Nie chodzi o zarzuty, tylko... To wszystko. To chodzi o zwykłe koleżeństwo. To koleżeństwo, nie koleżeństwo. Koleżeństwo, to ja mam wypisane 6 lat nękaniem mojego syna, lekceważeniem, robieniem z niego szmaty nieprzydatnej do tego koła. Mimo, że się zaangażował, napisał pracę magisterską, inżynierską na temat tego koła, wraz ze mną urządzał paśniki, jeździł ale karmić koło nie i mówi, dobrą ten. To 6 lat koło nie było uprzejme nawet odpowiedzieć, że spadaj gnoju. Tak, odpowiedź należy na pewno, ale nie ma, i koło tyle. Nie ma obowiązku przyjęcia. Nie ma. Proszę mnie nie uświadamiać, co koło ma, czy nie ma. Jeżeli koło we wszystkich publikacjach pisze, jak podtrzymuje tradycje rodzinne, a w jednym przypadku te tradycje olewa, bo jest to syn Pawluka, czyli jest gorszy od innych synów, i padają do tego jeszcze różnego rodzaju stwierdzenia, to proszę mi nie mówić o tym, że jest tak, czy tak, bo ja to mam dobrze i widoczne.
Czy ktoś jeszcze do mnie? Jeżeli Pawluk zaczął od pierdolenia dwóch kolegów, mówię o Łęcińskim i Kutniku, oni do tej pory ci tego nie wybaczyli tu w Kocku. To niech nie wybaczają dalej i poza tym, co to znaczy, że Pawluk podpierdolił dwóch kolegów? Co to znaczy? To jest koleżeńska wypowiedź? Nie. To ja przyszedłem tutaj chamstwa słuchać? Nie. No nie, to trochę... Trochę to lekka przesada, no. Ja tylko, owszem, przesada. Ja tylko jednej żałuję. Ten paszkwil to jest przesada. Bo mając tak i lojalnego człowieka, to się takich intryg nie robi. Czy jeszcze coś do mnie? Nie, bo ty jeszcze piszę taki punkt. Zaskarżanie wszystkich uchwał Wolnego Zgromadzenia. Bo takie mam prawo statutowe. Nie podoba się komuś statut? Nie podoba się komuś zasady demokracji? To proszę się przemeldować do Kambodży. Znaczy nie, to moim zdaniem, jak koledzy takie towarzystwo nasze nie odpowiada, dlaczego siedzimy? To będę wyrzucony Nawalnym. Czy jeszcze są do mnie jakieś kwestie? To nie chodzi o wyrzucenie. Czy mogę już iść? No czy jeszcze są do mnie... Jeszcze jest straszenie kolegów myśliwych sądami, konflikty z kolegami... Bardzo przepraszam, co to znaczy straszenie kolegów tym? Na jakich konfliktach zbiorowych? Długo będziecie to wyjaśniać. To nie ma żadnych zbiorowych konfliktów, tylko piszę kolegów myśliwych sądami. Długo... Znaczy, no, co to znaczy straszenie sądami? Kogo znaczy, straszyłem? Ja nie wiem. Gdzie? Ja, z czego kolega na mnie krzyczy? Ja nie krzyczę, tylko mówię w sposób wyraźny, żeby wszyscy niedawno zrozumieli. Niedawno temu jeden też to wykrzykiwał, teraz drugi wykrzykuje. Ja nie, my tu nie wykrzykuję. Jesteśmy ja mam taki my reprezentujemy pozostałych głosu. Kolegów i proszę się do tego, proszę tak, głos tylko, nie podnosić. Tak, ja nie podnoszę głos, tylko mówię w sposób wyrazisty, zrozumiały, czytelny, żeby móc mnie zrozumieć. Znaczy niektóre rzeczy rozumiemy w postępowaniu kolegi, niektórych nie potrafimy dalej zrozumieć. Jeszcze do mnie, bo ja już oświadczyłem ten warunek, do którego byłem wezwany, spełniłem. Czy jeszcze coś do mnie? Coś jeszcze? Bo tu jeszcze wraca do nas sprawa o te odnośnie w telewizji tę książkę tych. Książkę odstrzałów z Firleja, że telewizja to opublikowała. To nie jest ten. Nie jest książka odstrzałów, tylko to jest książka ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym. Jakby nie było, ale... W związku z tym, co znaczy wraca, nie rozumiem. No jest takie pytanie odnośnie kto tej książki. Kto pyta? Stasiu, nieważne kto pyta, od razu znaczy, my pytamy. Nazwiska i inne rzeczy. Ty, Roman działa. I tak będę pytał. No to ja pytam. No. I co mam, jak brzmi pytanie? No to dlaczego się znalazła ta książka w telewizji, w TVN wysiedlona? Z tego powodu, że została sfilmowana. Dane, które proszę pytać operatora i montażysty, nie mnie. To nie ja filmowałem i nie no, ale ktoś ich umieszałem. Tam, ale ktoś ich tam tak, oczywiście, za wiedzą i zgodą Kazimierza Rogali, który był wtedy obecny, podszedłem, zapytałem, czy możemy. Wtedy w domu pytał, czy może zajrzeć. Psa, że tak powiem, zabezpieczył, bo byśmy tam byli z ekipą, to jest dźwiękowiec, operator i tak dalej, to jest parę ludzi, nie wszyscy akurat akceptowani byli przez tego psa. Kolega zabezpieczył psa. Ja oficjalnie powiedziałem, że chcemy przyjść z kamerą do skrzynki, do książki, po to, żeśmy tam zresztą przyjechali. Nie było żadnych przeciwwskazań, przy nim równie dobrze mogłem to zrobić w każdej innej tej. Dane tak zwane, które mogłyby w jakiś sposób coś tam rzutować, były w programie wyrastrowane, żeby nie były czytelne. I na przykład tam nazwisk nie można zobaczyć, bo chodziło o to, ja to zasugerowałem, ekipa zaakceptowała, że zrobią to w taki sposób, żeby nie przywiązywać do konkretnego miejsca. Zresztą we wszystkich swoich tych poczynaniach publicystycznych zawsze dbałem o to, aby nie ściągać na koło jakichkolwiek
No, zostało ściągnięte, bo nie pokazane były wypisy z książki, no i ściągnięte zostały restrykcje. No. Jak? Nie, kontrola. Tam nic nie było. No jak? Nie, no, tam nic. Wejdę na TVN. Chwileczkę, bardzo proszę. Jest niewypisane pusta nie. rubryka. No jak? To, co jest pusta rubryka, to ściągnęliście sobie, koledzy, na zamówienie, z tego, co wiem, z ust. Też nie powiem nazwiska czyjego, kontrol, pomoc i to ona sfotografowała z pieczątkami ten, i między innymi tam ustaliła, że tam kolega Rogala nie wypełnia przepisów prawa, kolega działa i na podstawie tej mogły tam powstać dalsze ruchy. Natomiast nie było to na podstawie filmu. Ale w tym filmie, bo ja wchodziłem na... Proszę zderzyć datę. Przyjechały z tego i nas tu przewracały odnośnie tego, że nie było wypisu. No, zarząd okręgowy przyjechał. Nie, zarząd okręgowy był dla pomocy ten i to on stwierdził, że brak jest wypisu. Zanim zarząd okręgowy przyjechał, to myśmy już podpisali. Dobra, nie będę tłumaczył. Mam wszystkie kopie, wszystkie kwity. Może kiedyś przy okazji pokażę. To a po co nam to potrzebne? Aby nie, takich okazji nie było. Może się uda. Nie, to co było, to nie wróci. Żałować nie warto, jak niektórzy śpiewał tam. No niestety, tego co było. Czy jeszcze jakieś coś do mnie jest? Serdecznie był zapłać. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.